tej sytuacji, która jest, znaleźliście ochotę, czas i siłę, żeby się zająć Słowem, żeby go przeczytać, żeby go zrozumieć, żeby się przygotować. I jeżeli tak dalej pójdzie, zwłaszcza tutaj oczywiście mówię o tych najmłodszych, no to kresy nie zginą. I w tym momencie ja wam obiecuję, że no dobra, jakby tutaj na wózku wjechać, no to nie, no to nie, czasami to już wtedy byłby problem, nie? Ale jeżeli jako tako dopiszę zdrowie fizyczne i umysłowe, będziemy te kresy organizować. Bo my, pozwólcie Państwu, że przedstawię panią Lidię Kosiec. No i co prawda zostawiłem go na koniec, no ale to taki już nasz stary, że tak powiem, wyjadacz chleba, już powinien się mu chyba jakiś taki kresowy numer i obywatelcyjny przyczynić. Pan Mariusz Orzełek z Białegostoku. Lecz nie w głowie jej wąchanie zrobi sobie z nich ubrania. Wkłada kwiatki kolorowe od ogona aż po głowę. Grzbiet pasasty i kopyta już płatkami jest okryta.